No i witam w Hugo i Gorączka Czarnych Diamentów. Miałem to nagrywać w ogóle w poprzednim odcinku, ale coś się stało, że no... jednak przerwali początki i tam, no... tutaj trochę już tam przeszło, więc... no... ten, będę tutaj znał. Tylko zauważyłem, że on umie nawet celować. Tak lekko, ale umie. Przed nim tego nie umieli. Tu jedzę kiku. W ogóle, jeżeli się nie mylę, to nawet to jest jeden z... to jest chyba nawet średni gry już. Wiem, że gra jest krótka, tyle wiem. I wiem, że nie jestem jakoś to dobry. Ja sama gra w ogóle... jeżeli chodzi o atakowanie wrogów, bo tylko to się dzieje. Czemu są grzybki atomowe takie, letko? Bo zobaczcie. Tak bardziej atomowe niż takie te. Fajnie to wybucha. Wziął ten, ale mam tutaj tą menzurkę. Ona full HP leczy, widzę. Jak tu będzie takie coś, tam będzie takie ludowe, pamiętam. Gdyby to były save'y, to bym save'ował, a sama gra byłaby słaba. Szczerze. Platformuch nie może być save'ów. Bo się nagrywa. Gdyby takie Mario, co trzeba zaczynać to. Wiadomo, chociaż... tutaj są save'y jak takie te kody, w ogóle one zapisują zalutki postęp w grze, więc to jest taka ciekawostka. Uuu, pamiętam to. Pamiętam, że w Sonicu 3D Blast tam 3D Flicky's Island chyba u nas było. Było coś, co mi się kojarzyło z tym zawsze. Było podobne. To mam się... tym. To użyłem dopiero dwa razy w całej grze chyba. Na początku tam był taki ten drzewo tam było, musiałem się przeczołgać i to było tu. Geniusz. No to perek. Ej. Nawet jak nie skończę animacji, to już... to jest głupie, bo tutaj nie widać kiedy ten... to jest pająk. Nie śmiecił. Menzurka. To jest... kto tego ducha stworzył? To tak śpiesznie wygląda. Okay, trzeba zbierać. Bierze ten nad tymi liczbą tych tiku. A powinna być liczba diamentów. Tylko ja tego nie widzę i wy też. Jak się spostrzegłem. Niestety stare gry na nowym sprzęcie to... tak trochę średnio. Koszty, nie spodziewałem się go szczerze. To redaktyle tutaj są już. Tak były przedtem. Tu się nie ślizga, widzę. Coś nie mogłem tego wziąć, nie wiem czemu. Pewnie idealnie skoczyć jakoś. Okej. Okay. Jakoś tak platformówka tak... lubię takie te... zbierać. Chyba, że to Sonic i... tam jakoś tak mniej już. Jestem ciekaw, czy jest jeszcze jakaś kolejna część tej gry, ale chyba nie. Mogę po prostu przebiec sobie w odpowiednim momencie. O, już nawet część jak na tym siedzi, stoi. Fajnie. I koniec levelu. Albo nie. Mi się zdaje, czy już widziałem coś podobnego. Bo nie ma, że taki sam Thomas tak się z takim samym ustawieniem tych wagonów. Ale nie, nikt tego nie zauważył. Na pewno. A myślę, że jest trzeba skoczyć czy coś. Co mi tutaj da? Dodatkowe życie. 10 życiów już jest?
Oczywiście na nagraniu coś mogę sobie wczytać poziom. A w ogóle cappuccino. Częsty gość moich filmów. Lecko za gorące. Taki jak. I daję chyba trochę za mało tego. Co się daje na początku tamtego płynu. Pyłu, powiedzmy. Bo tak średnio smakuje. Mam iść tam. Chyba nie tu. Już myślałem. Tak wyglądało. Letko. A już wiem jak. Tak i tu tak. Dobry gracz. Ty. Okej. Okay. Kolejny. Ja były diamenciki, ale nie chcę się już ich zbierać. W sumie nie mam po co zbytnio. Pamiętam tu. Ile żem tutaj dochodził. Nie o to mi chodziło, poczęcy. Że do tego poziomu oczywiście. O czym myśleliście? Upamiętam to. Ta gra jest łatwa, tak mi się zdaje. Okej. Okay. Nie będę zbierał wszystkie, ale trochę będę zbierał. Tak, bo tak jakoś tak. Nie mogę po prostu tak myśleć, że jest tutaj tak lata nad mną i nie zbiorę go. To lewituje. Magic. Ten butyki z tym. Właśnie fasą tak wyglądając takie coś. Upanie. Idealne skoki. Nie wiedziałem, że trolle mogą tak skakać. Prawie. Widzisz? Nie mam dźwięków. Powiedziałem, że nie mam muzyki, ale tutaj nie ma muzyki. Chyba sobie kangur kakao jedynkę kiedyś nagram. Mówiłem to już chyba nawet w tym poprzednim odcinku. Też nigdy nie umiałem go przejść. I zacząłem na jakimś posie skowadłem. I sam on w ogóle wygląda tak dziwnie, więc w ogóle nie przypominał dwójki, ani trójki. Dziwny był. Był taki jakby, powiedzieć, mniej rozbudowany? No w sumie miał parę rzeczy, których nie było w tamtym, ale... W dwójce, ale miał też, które tam, no... ten, nie miał tych, które tam były, nieważne. Wolę dwójkę. Kangur kakao i tak. Jest znacząco, moim zdaniem, lepsze. Okej, poczekam trochę. Ach, nie myślałem, że tak inaczej to zrobię. Jakie skoki! Ominąłem, hehehe. Na śmieci. Czemu Hugo nie ma takiej maczety fajnej? Teraz tyle tego spada. Bo jestem ciekawy tych krokodyli, że potem proszę, przez one są cięższe i chyba nie skażą tak wysoka kół. Okej. Chyba jest okej. Jeszcze najpierw mnie te śmieci. Śmieci strzelają we mnie w ogóle. Czy znowu to jest prawie taki sam etap jak tamten? I to już koniec poziomu chyba jest. Mniej więcej. Teraz się zacznie cząść. Ale by się nie zaczął. To tak trochę tak dziwnie, tak kamera tak lata. Nie wiem czemu nawet. Okay, idźmy dalej. Myślałem, że już będzie tutaj koniec. Może tam będzie. Coś czuję. Pewnie, że tutaj będzie coś takiego w rodzaju ucieczki czy coś. Chyba nawet coś będzie nasz gonić. Ogień czy coś podobnego.
przez mgłę to widzę. Te pamięć tej gry. Na przykład tego etapu w ogóle nie pamiętam. W ogóle nie pamiętam, żeby takie coś było. Kolejki coś tam kojarzyłem, ale to? Jak on to zrobił, że tak mnie zaatakował? Kiku wszystkich chyba uratowałem. To byli Kiku? Tak, to byli Kiku, nie Tiku, chyba przy tym mówiłem Tiku. Będzie? O, i tak mam sporo żyć. Nowy kot. Nie potrzebuję. O! Piękna kaczenka. Coś ogarnia, tu jest Hugo. Przed coś. Może to ją zatrzyma. Jak uwielbiam jego głos. Co się dzieje? Ja nic nie wiem, ja nie rozumiem. Produkcja spada. To zrób z tym coś! Trzeba się śpieszyć! O nie, pani, nie dotykaj, nie, proszę, nie, nie, do, nie dotykaj, nie, proszę! Tak powiem, beznadziejny wygląd kascenek do filmów, czy co tam. Kascenki trochę były na silniku gry, ale po prostu beznadziejny wygląd tego tylko u mnie. To są mini? Ja takie te, które zawsze chciałem zabić, ale nie mogłem. Ropa. To jest nie ten płyn z tych szarnych diamentów. Mini ropa. Ale nie wiem. Oż ty. Tak, w ogóle mi się właśnie przypomina taka fajna gra nazwie Bombowa Zatoka. Gdzie ją jeszcze mam. Nagram to chyba. Tak samo grał z Bionicli. Też mi skojarzyło, bo tam też było taka poziom z zatoką. To jest tak trochę tak zatoka, ale tylko. To było Bionicle Heroes. Chyba jedyna taka większa gra z Bionicli. A szkoda. Jestem ciekaw, czy na przykład nie wypuszczyli z tego Bionicli jakiegoś RPG albo coś. RPG akt takiego wielkiego zbierasz na przykład sobie chodzisz po świecie, zbierasz maski. Masz różne bronie. Nie byłoby świetne. Ale fajnie. Od początku to. W sumie czy nie mogłem po prostu tak biegać i unikać ich wszystkich, zamiast do nich podbiegać. Co ja mogę? Trochę, ej, teraz mi się to kojarzy z Sonikiem, tak po prostu biegnie przed siebie, nawet nikogo nie zabijasz. Przynajmniej ja tak grałem, często. Chyba, że to już ten nowy Sonic, to tam wszystkie prawie zabiję. A, bo jeszcze z nim Diamantus, a to... Wolny u mnie oczywiście. W ogóle chyba sobie teraz tą grę skończę. Nawet nie wiem, czy nie na jednym filmie, żeby ten... No bo tak. I po tym... chciałbym kulturę sobie nagrywać już. Zacząć przynajmniej. Dobra, nie. Pozbieram trochę, ale nie chcę się jakoś więcej. Taki speedrun robimy. Beautiful. Gdyby to był taki ten Hugo Sonic, to fajnie by było. To jest czarno. Coś jest. HP. Straciłem jedno, zyskałem jedno. A takie rzeczy, co? Nie spodziewałem się tego, szczerze. Pamiętam ich trochę tak. Już kojarzyłem. A tego levelu zbyt nie pamiętam. Ej, czy Kiku są... Ej, one to 3 pointy chyba są w ogóle, te Kiku. Chyba tak. Jak teraz zauważyłem. Mistrz celności. I obrony. Te
meczułki takie świetnego tak bardzo obraniają. Akurat kiedy nie potrzebuję, to mi dają. Bum bum. A no to są mini bomby atomowe. Może? A raczej nie. Skok. I atakuję tylko przez rurę, przez ścianę albo coś, cokolwiek tak, w takim typie. Głód. Jestem najlepszym graczem. W ogóle te oczy Hugo, tak zębów wystaje letko. Nawet parę zębów. I on otwiera te w ogóle usy i jemu zęby stworzyli. Babuś jeszcze głód się nazywa. No dobra, teraz będzie lekki speedrun. Bez... Dobra, nie mogę bez zębienia niektórych. Ale... Tu mi się zdaje... Mogę go ominąć bez problemu. Chciałbym tędy pójść. I tam jest Kiku. Ja muszę go uratować. Ja go uratuję. A potem zginął. Bo czemu on wszystkich tak z bicza bije? Powie mi ktoś. Very good. Sehr gut. Facher. Nie wiem, co się czytało. Sehr gut? Ale niemiecki jakby co. Chyba tak, sehr gut. H było chyba nieme. Tam się Secher opisało. Nie pamiętam szczerze. Ja dopiero co był na niemieckim chyba 5 miesięcy temu. Dopiero co. Jakoś średnio lubię niemiecki. Angielski już wolę. Łatwiejszy moim zdaniem. Najłatwiejszy to polski, dobra nie. Polski jest jeden z najtrudniejszych. Jak nie najtrudniejszym. Pod względem pisowni nie jest najtrudniejszy. Pod względem wymowy to może być najtrudniejszy, bo to jest wszystkie szysy i takie te. Tam wiele odmian. W sumie w japońskim? No chyba odmian nie ma zbytnio takich, nie. Tam nie, każde słowo ma inną, chyba inny znak. A w zdaniach chyba się łączy znaki czy coś. To jest znak czegoś z czymś i jakoś tak wychodzi. Nie mam pojęcia. Wiem, że tam mają z 5000 znaków ponad. A w Polsce to co? Tyle co jest w alfabecie plus... no alfabet, tam niedużo jest. Plus takie OU. Będę tutaj... Tak, to jest... Dobra, dobrze mówiłem, że to są save'y. Checkpointy. Co mi tak nie idzie teraz? Bo tak rękę mam zgięto trochę, może przez to. Tak, oczywiście mnie uderzy, nawet mnie nie dotknął. Tak? W ogóle... O, przypomniało mi się, że są takie trzy, gry w 3D jeszcze jak Hugo. Ten Hugo... Ten z Hugo, no. Agent Hugo był przecież jeszcze, zapomniałem o tym. Ja go kiedyś też nagram, ale nie za szybko zapewne. Choć ponoć są... tam był chyba nawet 6 gier z tego, a wiem, że dwie są dobre ponoć. Dwie pierwsze chyba. Tam gdzieś widziałem, ktoś polecał. Nie pamiętam, czy to było dwie pierwsze, czy późniejsze. Wiem, że nagram na pewno. Kiedyś. Dźwięku nie mam tego w ogóle. Pamiętasz, że kiedyś był taki... To dziwnie atakuje, jak jest tak. Pamiętasz, że był jakiś taki magazyn z Hugo? Tam jakieś gry dawali, myślę, że to gry z Hugo, a to nie było gry z Hugo, tylko jakieś... sobie inne gry. Po prostu to z role zrobili. Jakąś dziwną ten... Chyba nawet japońską grę o piłce nożnej. Jakieś tak animowe postacie były, pamiętam. Były słabe takie. Chciałem grać z Hugo po prostu.
Pamiętam, że gdzieś mam jeszcze pirackie oczywiście płyty od kuzyna z Tropikalną Wyspą dwójką chyba, albo trójką. Nie, dwójką chyba. Jedynkę nigdy nie grałem, pamiętam. Idźcie stąd, kryształy. Wolę iść dalej i przeżyć, niż zginąć na tym. To wszystko przez to, że tak dobrze skaczę. Tak, na pewno przez to. O, ostatni. Czemu nie miał tych kuli u nogi? A, był ostatnim. Tak fajnie. Achu, tak fajnie mówią. No, na razie idzie nam całkiem dobrze. O, tak, chodź tu. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem, co się stało. Ty płazie! Ja to zrobię! To dziwne, że to wszystko ogarniam. Nie rób tego, przeciążysz w ten sposób cały system. Dory, nic nie przeciążę! O nie! Tak, tutaj być to ucieczka, pamiętam to. Chyba to nawet z tym, starym tym. I tu, tak, dotąd doszłem. A jak będzie ten element ucieczki, to tam dalej nie doszłem. Tu w sumie nawet, nie, przeszedłem go, lekko go przeszłem, tak, niedaleko, ale... Jakby to, trochę jak woda wygląda. Ej, pamiętam to, fajnie to było. To brzaszczy życie. Fajnie. Czemu to nie brzmi po jednym tym sercu? Nieważne. Gdyby to tak kamera była trochę lepiej ustawiona. Po prostu przebiec. Najlepiej. Ten. Teraz taki te dali. To, trzeba skoczyć. O, szczyść w mięciu. Jej, menzurka. Pamiętam, że była taka jakaś gra, że było się takim kosmitą. On był w takiej bańce, tak podskakiwał coś, ten przez cały poziom. Kojarzy ktoś? Więc by chętnie to zagrał. Nawet nagrał. Albo może nawet mam gdzieś na płycie. Z jakiegoś magazynu chyba miałem. Pamiętam, że on miał chyba jakieś szczółki na plecach, ten kolu. No w takiej bańce po prostu sobie skakał po swoich poziomach. Nawet nie zła gierka. Czemu tu wszystko spada, kiedy nawet tego nie dotknąłem? Mam save'a. I next life. Już koniec? Bo tylko jeden nawet. Czy więcej? Nie wiem. Roztapienie, tak, to był ten poziom chyba. Ej. Pamiętam ich. Widzieliśmy się, że się tak machali tymi. Jak to się nazywa? No też to nie są takie te. Na papie powiedzmy. Takie tekturowe. W ogóle zamiast brać tych klejnotów, powinien się śpieszyć. Z diamentów. Tak to fajnie macha zawsze. Taki fajny. Nie, on jest wtedy wolniejszy. Gdybym wtedy był szybszy, to by był... cześć. Dlaczego on, powiedzmy, się uwalnia wtedy, kiedy... no, ja po prostu do niego podchodzę. Okej. Górę. Serio? Czemu tak w górę wchodzi tak szybko w dół strasznie? Okej, jakoś się udało.
Chodź tutaj. To się chyba zabija. To ma iść? Ale chcę jeszcze go zabić, żeby on nie strzelał. To by w plecy mi tak strzelałby. O, doskoczyłem jakoś. Ogólnie też kiedy platformka były te klatujące platformy, to było takie fajne. Teraz te platformy zbycia takich nie ma 3D. Zdaje bardzo indyki tylko są. A szkoda. Ktoś ostatnio pojawił się na PlayStation 4 Ratchet & Clank. To chyba się zalicza trochę do platformówek. Ale trochę takich staromowych, stylowych, nie wiem jak to nazwać. Trochę chyba tak. Skoczyłem na to nawet. Okej, kiedy będzie ten poziom? Bo tak czekam na niego, czekam. Się chyba nie doczekam. O, widzieliście, znowu tak było, tak przyspieszenie. Okej. To trochę głupie na tym tak skakać. To są takie malutkie platformy. To jest jakiś, no w sumie, w miarę łatwo wycelować, to jest taki leciutki cień. Bez tego te platformówki byłyby za trudne po prostu. Po prostu się podpieszy. W ogóle w grach słuch tych 2D chyba też były takie same dźwięki tych diamentów. Nie, było takie same. Na pewno. Co to miało być? Tu będzie? O, tu jest. Coś czuję, że ja tego nie polubię, tego elementu. Okej, jest normalny. On może tak, checkpoint plus HP. Chodź tutaj śmieci. Dawaj to. Co ja zrobiłem? Popił mi to na śmierć. Świetnie. Teraz nie zrobię tego błędu, po prostu tutaj skoczyłem, widać. Profesjonalny. Bardzo. Jaki jest w ogóle tych platformek tutaj? Tylko gdy muszę tutaj skakać, tak? Nie gra na dzieci, więc nie doszukujmy się tej logiki. Bo to bez sensu. W takich grach się ludzi doszukiwać. W ogóle Hugo nie źle skaczy. W ogóle przypomniała mi się taka gra? Nie. To tam się było mrówką. Tak się chodziło tam. Krótka była, ale nawet fajna platformówka taka 2D. No tak szybko zawsze chodziło, pamiętam. A co mi migała. W 2D było. Jak ktoś mi jest kurpelka ma do przyjścia. Ogólnie to ogranie wszystko. Co mniej więcej czym jest. Nie mogłem się już doczekać. Mamy bardzo mało czasu. Musimy się spieszyć. Chodźmy. Wreszcie jest! Chodź! Chodź do mamusi, maleństwo! Patrz! Hugo! Co? Gdzie? Pani! Kropla! Aaaa!
Aha. Ja to coś czuję. To będzie chyba ostatni level. O, tak, to jest to, co mówiłem. Ucieczka przed czymś. Co to było? Po prostu się biegło? Na pewno nie. Coś tam słucha, że coś tam i ten. Tak idzie. Kto to wrzuty w ogóle korytarze dla tych krokodyli? Chyba im w ogóle współczuję, że on im tak chodzi tutaj wszędzie. Choć kiku mają gorzej, bo mają to takie te. Wiecie, o co chodzi. Kule mu giną właśnie. Przez Daltona mnie zawsze tu kojarzyło. Ten widzę starych uczek już dalej. Wow. Ryzykuję. I to chyba się przed niczym już nie uciekało jednak. Po prostu przed zawalącym się jaskiniem. Tym fabryką bardziej. Chociaż nie wiem. Nieważne. O, przypomniało mi się o innej grze, o nazwie Chicken Invaders, z którym miałem też nagrać. Tak nagle. Oczywiście jemu nic zrobią, mi wszystko zrobią. Mogę je zabić w ogóle? Nie mogę. Chyba. Szanzi mnie. Wąs. Bardzo fajnie, prawda? Tu chyba nie doszłam jeszcze nigdy. To było dla mnie za trudne. Miałem 5 lat wtedy chyba, albo 6, jak to grałem. I koniec już? Ej, to koniec gry może. Chyba nawet tak. Muszę Enter chyba kliknąć. Może gdzieś znajdę jakąś kasenkę ostatnią, którą wkleję. Dziękuję ci z głębi serca. Bezużyteczny, głupi, paskudny płacza! Nie nadajesz się do niczego! Przepraszam, to straszne. To jeszcze nie koniec! Teraz odwali! Nie zostawię mnie! Zawsze tyle zostawało. I tak nie widać, co jest u góry i w ogóle to dobra, pomijam. Będą główne. Goodbye.